Jeździ się naprawdę super. Także ze swojego Cuba prawdopodobnie przesiądę się na damkę. Tyle, że ten ma być dla małżonki. Jak na razie nie mogę ją namówić na jakąś jazdę. I zrobię sobie damkę, ale dla siebie. I tu już mam przygotowaną bazę. Z tym, że muszę dokupić sobie koło na tył. A tak wszystko jest. Przerzutki, hamulce, no brakuje rurki podsiodłowej. Tak, wszystko jest. Klameczki hamulcowe. Lampka nawet się świeci. O, widać? Widać. Tu z przodu tak samo. Silniczek 250 W przekładniowy. Kuka 28. Na cieniutkich oponach. Z tyłu tak samo dam cieniutkie. Także to będzie kolejny projekt. Cześć. W ostatnim tygodniu trochę się pozmieniało, jeśli chodzi o sprawy związane z rowerami, a mianowicie sprzedałem swojego Cuba. Pewnie część z Was zapyta, a dlaczego? Czy był popsuty, czy co? Nie, było wszystko w porządku. Wszystko było sprawne, fajnie chodziło. A co zaważyło na tej decyzji? Jak wiecie, zrobiłem dla małżonki rower, damkę elektryczną. No i zanim zaproponowałem w ogóle jazdę, do której jeszcze nie namówiłem żonie, no to musiałem sam wypróbować. Także przez parę dni jeździłem sobie tą dameczką. No i stwierdziłem, że w sumie tą damką dużo wygodniej, dużo lepiej mi się jeździ jak Cube'em. Tam jest rama NTB, jest dość wysoka. Siedzenie jest, wiadomo, takie też raczej sportowe. Ktoś może powiedzieć, może mogę sobie zmienić siedzenie. No ale raczej takiego siedzenia nie założę do takiej ramy, bo trochę by to śmiesznie wyglądało. Ale generalnie decyzję podjąłem. Poleciało. Decyzję podjąłem ze względu na... Przede wszystkim na wygodę jazdy. Lepiej mi jeździ się damką. Także Cuba sprzedałem. A stało się to w ten sposób, że przyjechałem tą damką do pracy. No i pochwaliłem się tam kolegom. Między innymi jeden kolega oglądał tą damkę. No mówię do niego, wiesz co, chyba tego Cuba to sprzedam i zrobię sobie też taką dameczkę. A on do mnie mówi, co by sprzedawał? No mówię, chyba wystawię on na jakąś aukcję tam na Allegro, czy tam gdzieś i sprzeda. No i on tak chwilkę się zastanowi, mówi, ty wiesz co, ty nie wystawię tego roweru na aukcję. Ja mówię, a dlaczego? Mówi, ja go od ciebie wezmę. A ile byś za niego chciał? No ja mu powiedziałem cenę wywoławczą, jaką bym wystawił na Allegro. Nie będę mówił ile, bo może sobie po prostu kolega nie życzy. W każdym razie tą cenę, co powiedziałem, że wystawię jako cenę wywoławczą na Allegro, za tyle mu sprzedałem. Myślę, że no, była dla niego bardzo atrakcyjna cena. No na pewno na tym Cubie nie zarobiłem. Po prostu tyle, co włożyłem w niego pracy i energii. Można powiedzieć, że no, ewentualnie mi się zwróciło za materiał. Ale pomijając to, generalnie rower jest sprzedany, zaczynam nowy projekt, czyli robię damkę dla siebie. Na ostatnim filmiku pokazałem, jaki to będzie rower. Baza, czyli pokazałem samą ramę z kołem i optymistycznie powiedziałem, że wszystko ma, brakuje mu tylko kółka, brak koła i rurki podsiodłowej. No ale jak widzicie, to są elementy do tego roweru. Trochę będzie więcej tych elementów. W ciągu tygodnia do mnie przychodziły. Nie chciałem robić jakichś tam unboxingu, bo to by film chyba trwał z godzinę, bo strasznie długo schodziłem to rozpakowywanie i to jeszcze większość było tak popakowanych rzeczy w tym streczu, nie streczu, także nieraz jedną paczuszkę to dosłownie 5-10 minut rozpakowywałem, żeby tam czegoś się uszkodzić.
Generalnie jeszcze wszystko nie doszło, tam jeszcze parę drobnych elementów, ale większość mogę powiedzieć, że już mam. I także zacznę właśnie od tego koła. Kto mówi, Pawlak, że o kole nie wspomnę. Kółko jest kupione, kupiłem na kółko, na aluminiowa obręcz, na wolnobiegu, 7 przełożeń. Także takie założę. Z wolnobiegiem Shimano. Do tego kupiłem oponę. I to jest taki to jest opona z takim bieżnikiem bardziej takim szosowym. Będzie odpowiednia na takie wycieczki po szosie i po jakichś tam szutrach, po jakichś ścieżkach leśnych w ciężkim terenie, nie mam zamiaru jeździć tym rowerem. I też oponka 28 cali. Jeszcze nie przysłali mi dętki. Napisałem do tego sprzedawcy, że zapomniał mi dętkę zapakować. Zapuścimy muzyczkę. Zacznę od pojemnika bidonowego, który kupiłem sobie do tego roweru. Co prawda w oryginalnym była bateria tak zwana bagażnikowa. Mam takie baterie i to chyba ze 3 razem z bagażnikami. Ale pomyślałem, że założę sobie taką bidonówkę ze względu na to, że te baterie bagażnikowe mieszczą 50 ogniw. A tam mieści 70 ogniw. No można by było to modyfikować, że po prostu mniej ogniw, a większą pojemność. No ale generalnie kupiłem taki pojemnik. Co jest w nim fajnego? Co mi się spodobało? Wkładając go w ramę, nie ma problemu z tym, że mocujemy tą spodnią część, czyli tą listwę, i później, żeby wyciągnąć baterię, musimy ją do góry podsunąć, żeby wyciągnąć. Tu takiego czegoś nie ma, nic nas nie ogranicza. W tym miejscu montujemy i w tym miejscu ją otwieramy, zdejmujemy. A robi się to w ten sposób, że przekręcamy tylko kluczyk, pyk, i baterię wyciągamy w ten sposób, dokładnie. W ten sposób. O! No, wyciągnęło, poleciało. W ten sposób się wyciąga i analogicznie tak samo się wkłada. Pyk, i założona. O, dobra. Tu jest listwa. Fajnie to jest zrobione, bo listwa w środku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ma takich tak zwanych fasolek i listwa nie jest aluminiowa, a jest stalowa, metalowa listwa. Także przyczepię to na maksymalną ilość możliwych połączeń. Tutaj mamy wejścia do, no głównie wyjścia z baterii i tędy można wypuścić już kablami. Koszyczki, tak zwane te holdery, 70 na 70 ogniw, gniazdo tutaj do ładowarki. I tu jest połączenie z tego elementu do tego elementu, żeby po prostu się łączyło. Tak zamykamy, odkładamy. I tu jest wskaźnik poziomu naładowania baterii. Akurat jest tutaj założony na 10S, czyli na 36 V. Taki, no to jest taki bajer w sumie, bo to jest pic na wodę, bo on tam dokładnie nie pokaże, ale jest. Dobrze, tak wygląda sprawa pojemnika na ogniwa. Odłożymy i teraz przejdziemy do ogniw. Ogniwa kupiłem, tak tutaj mam napisane, Samsung 29E 2019 rok, także można powiedzieć, że świeżynki, 70 sztuk. Kupiłem zupełnie nowe, nieużywane, nie na zasadzie, że nowe, depakietowane, nieużywane, czy tam bez cykli, czy coś, no. Nie mam, jak na razie nie mam takiego pewnego jakiegoś dostawcy, żeby mu w 100% zawierzyć, że to są faktycznie nowe, znaczy w ten sposób, że są depakietowane, ale nigdy nieużywane bez cykli.
bo proponują na przykład, że zrobi mi wykres tam z pomiarów tego, ale skąd ja mam mieć pewność, że to jest wykres akurat robiony z tych ogniw. Także zdecydowałem się na zakup nowych ogniw, nie mają zupełnie żadnych tam śladów zgrzewów, są zupełnie nówki, jak to się mówi. I tu mam 70 tych ogniw, które zainstaluję tam w tym pojemniku bidonowym. Ciężkie, kurczę, jak trzy cegły. No i następna sprawa. Wcześniej pokazywane siodełko. Kupiłem sobie do tej swojej dameczki takie siodełko szerokie. Ta damka ma taki styl, nie tak jak u małżonki. Tamten jest taki bardziej tradycyjny. Ten jest taki bardziej, no moim zdaniem, jest taki bardziej nowoczesny. Także już nie kupowałem siodełka takiego ze sprężynami, jak w klasycznych rowerach, tylko taką, no tak, takie po prostu mi się podobało, takie siodełko kupiłem. No, to jest bardzo ważna rzecz, ale to może pokażę później. No i do siodełka kupiłem taką rurkę podsiodłową, sztycę. Nie wiem, jak to się sprawdzi, wypróbuję. W każdym razie to jest niby amortyzowana. Jest wykonana z aluminium. Tu jest jakiś mechanizm sprężynowy od spodu na klucz imbusowy. Wkręcając po prostu tą sprężynę ściskamy, czyli ma bardziej twardy skok. Odkręcając popuszczamy, ale to już będę musiał wypróbować po prostu w trakcie jazdy, jak to działa. Generalnie teraz jest strasznie twarda. No ale to rękoma robię, a nie siadam z wagą tam 70 czy 60 kg. W każdym razie to jest do przetestowania i do regulacji. Teraz następna sprawa. W tym rowerze nie było lewej korby. Tam gdzie jest blat była korba, a lewej korby nie było. I kupiłem tutaj sobie taką aluminiową. Ale co dziwne, pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, bo kupiłem w sumie dwie korby. Tu jest pierwsza, którą kupiłem, bo tam jest czarna. O co chodzi? No kurczę, o. Zdajmy kapselek. O, ciężko teraz wyciągnę, dobra. Dobra, wyskoczyło. Kupiłem najpierw tą czarną, a następnie kupiłem tą srebrną. No tak jak mówię, pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. To jest wejście na suport, na kwadrat. Zwróćcie uwagę. Teraz popatrzcie na to, jaki jest układ. Układ tego kwadratu. Pierwszy raz się spotkałem z takim układem, czyli jest po prostu ten kwadrat na wprost. Zawsze był tak przekoszony. I no, kupiłem tą ramię korby. Zakładam, kurczę. Z jednej strony mi sterczy tak, a z drugiej tak. Co jest? Z drugiej strony znowu tak. Patrzę, no nie. Patrzę, jest tutaj na wprost. Także tą kupiłem niepotrzebnie. Ta będzie docelowo. No i co tam mamy następnego? A, jak była korba, to i pedały. Kupiłem jak do roweru miejskiego, trekkingowego. Nie kupowałem żadnych tam platformówek, zwykłe, takie zwyczajne aluminiowe pedały w kolorze srebrnym. No dobrze, tu mam, bo już do roweru założyłem wspornik kierownicy i tu mam mostek, ale tego prawdopodobnie nie założę, tylko założę sobie regulowany. Fajny tutaj jest ten mostek, taki bulsa, ale jednak sobie założę regulowany, żebym mógł sobie po prostu dostosować do własnych potrzeb. A ten zostawię na jakiś inny projekt. Co tu jeszcze mam? Aha, bagażniczek. Tu jest bagażnik. I tak jak na początku wspominałem, mam baterie takie bagażnikowe. Czyli one są odrobinę. Generalnie konstrukcja jest taka sama. O taką ma jeszcze dodatkową, jakby można powiedzieć, półeczkę i wsuwana jest bateria tam na kluczyk zamykana. I założę sobie taki zwykły bagażniczek. Pojeżdżę trochę tym rowerem, zobaczę. Jeżeli będę planował jakieś, nie wiem, dłuższe wycieczki, to być może, nie przeczę, być może zdejmę ten bagażnik taki tradycyjny, założę ten z baterią i być może nawet i tą baterię założę, czyli by była bidonowa plus bagażnikowa, ale to na razie jest w sferze takich domniemań.
No i tu są te resztę rzeczy do bagażnika, czyli tam te wszystkie elementy mocujące. No to jest taki uniwersalny, praktycznie pasuje do każdego. Są otworki porobione, można sobie tam dostosować do naszych potrzeb. A, błotniczki. Jeden poleciał mi na samym początku filmu. Błotniczki kupiłem na 28 cali. Były do wyboru plastikowe, ale kupiłem, zdecydowałem się kupić stalowe. Będą po prostu sztywniejsze. I tutaj do mocowania, wiadomo. Ale się tego nazbierało, no. Co tu jeszcze mamy? A, bidon. Kupiłem sobie bidon, bo w tym sezonie jeździłem z takim bidonem, takim przeźroczystym, klarownym, półlitrowym. I przyznam szczerze, że nawet jeżeli są ciepłe dni, nawet na krótkie jakieś wycieczki, to jednak te pół litra to jest dla mnie za mało. Kupiłem sobie odrobinę większy. Ale przy okazji coś wspomnę. Kupując taki bidon, zwróćcie uwagę tu z tyłu. Z reguły z tyłu, tu na tym denku, jest taki znaczek trójkąta. I tam jest numeracja. Warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli na przykład jest w tym trójkąciku cyfra 5, to są takie w sumie najlepsze bidony, jeżeli chodzi o tworzywo, z jakiego tworzywa został wykonany. Te z piątką to są wykonane z polipropylenu. I one jak dla organizmu ludzkiego są, można powiedzieć, tak najmniej toksyczne, bo czy takie, czy inne tworzywo jakieś zawsze związki chemiczne posiada, z tym, że te polipropylenowe są takie dopuszczone przez odpowiednie tam służby, te sanitarne, czy tam medyczne, nie wiem, no w każdym razie one są, najmierują w nasz organizm. Następnie są na przykład, w tym trójkąciku jest cyferka 4, tu już nie będzie polipropylen, tu będzie polietylen. Też są dobre, ale już zawierają jakąś większą ilość tam jakichś tych czynnych związków. No i tak samo tam 3, 2. Generalnie te butelki, co mamy PET tak zwane, co jest woda sodowa, Coca-Cola, Fanta, inne te takie w marketach, one mają tutaj w tym trójkąciku jedyneczkę. Oznacza to, że nie nadają się do wielokrotnego użytku. Tak jak bidon musi mieć, moim zdaniem, 5, 4, żeby można było wielokrotnie używać i na przykład lać do środka różnego rodzaju napoje, czy ciepłe na przykład napoje typu herbata, czy jakieś, jakie sobie tam wymyślimy. A tu jeszcze kluczyki mi zostały. O, taki pierdółek na przykład. Tu jeszcze mi został do mocowania błotników. Przy okazji kupiłem sobie kluczyk do szprych centrowania, ale powiem wam, że tak jest coś niechlujnie wykonany, po prostu takie ma jakieś zadziory, nie wiem, spróbuję to iglakiem jakoś skorygować. Kupiłem go ze względu na to, że jest tak, wygląda pozornie jako solidny, ale jest jakiś taki niedopracowany, po prostu ma takie zadziory i spróbuję to wypiłować iglakiem, jeżeli to nie pomoże, to po prostu powędruję do koszalina, a kupię inny. Koszalina, czyli do kosza. Co tu następne? Aha. O, to jest bardzo istotne. W cenie 115 zł kupiłem nitownicę do nitonakrętek. Tu jest tak, tu jest raz, dwa, trzy, cztery takie głowiczki. M3, M4, M5, M6. Akurat tu jest M5, tu jest M6 założona. I to jest przyrząd do nitowania nitonakrętek. Gdzie mam to? O, tu są nitonakrętki, które w rowerach są stosowane do mocowania bidonu. W moim przypadku akurat będzie do mocowania tego pojemnika na baterię, na ogniwa bidonowego. A ze względu na to, że chcę ich dość dużą ilość założyć, plus jeszcze uchwyt na bidon, w sumie to będzie kilkanaście sztuk, to kupiłem sobie taki przyrząd, który mi z pewnością się jeszcze przyda, niejednokrotnie. A de facto można to zrobić bez przyrządu. Na którymś z moich filmików ja pokazałem, jak to się robi. Wystarczy po prostu śruba, nakrętka, dwa kluczyki, można to zrobić bez takiego przyrządu, ale mnie po prostu się nie chciało, kilkanaście
kilkanaście nitów zakładać w ten sposób. To jest ten sposób, co tam pokazałem, zademonstrowałem na tym filmie. To jest dobre, tak, no nie wiem, dwa otworki tam bidon zainstalować czy coś, ale kilkanaście to już jest takie trochę, jak to się mówi, upierdliwe. Co tu następne? A, trochę elektroniki. Tu jest taki moduł sterujący. Moduł sterujący do zgrzewarki. Poprzednią baterię robiłem, po prostu te sekcje wszystkie lutowałem. Też już mi się tego nie chce lutować, bo to jest takie żmudne, też upierdliwe. I po prostu pozgrzewam. Zgrzewarkę mam zrobioną już bodajże chyba ze 3-4 lata. Zanim w ogóle przystąpię do jakiejś pracy, to będę musiał stamtąd usunąć wszelkie pająki, pajęczyny i kurz, bo już zarosła tym kurzem. To był taki nieskończony projekt. Wszystko mam generalnie mechanicznie zrobione, tylko nie miałem tego modułu. Teraz ten moduł kupiłem, założę i będę robił nową baterię już zgrzewaną. I tutaj mam kupioną już taśmę. To jest taśma 8 mm. O, ktoś taśmą kaptonową skleił. 8 mm i grubość 0,15 mm. Jest to taśma stalowa. Stalowa, chromowana. Czy mikrowana, już nie pamiętam, chyba chromowana. Dlaczego nie wybrałem właśnie tej chromoniklowej czy niklowej? Ze względu na to, że po prostu już nie chodzi o oporność prądu, a chodzi o to, że ciężej się taką zgrzewa. W ogóle stale nierdzewne są paskudne do obróbki, czy to obróbki skrawaniem. Każdy, kto miał do czynienia z tą stalą, jeżeli chodzi na przykład o wiercenie, gwintowanie, no to jest paskudnie, to jest... Do obróbki jest ciężka stal i tak samo przy zgrzewaniu. Trzeba już dużo większych prądów użyć, żeby to dobrze trzymało. Także kupiłem sobie stalową, powlekaną tym niklem czy chromoniklem. A, następna, elektronika. Zastosuję w tym rowerze kontroler, taki sam jak w tej damce poprzedniej, czyli to będzie kontroler blokowy 15 amperów, 250 watów, taki założę. I do tego mam wyświetlacz, też taki sam, identyczny jak w damce tamtej poprzedniej. No i manetkę taką, to mówi się kciukową. Teraz taka uwaga, jeśli ktoś chce założyć sobie wyświetlacz, który będzie mu wskazywał prędkość, który będzie wskazywał przejechane kilometry, będzie miał na przykład funkcję kontroler, będzie miał funkcję tempomatu, czy przeróżne inne ustawienia, to proponuję takiego typu nie kupywać. Ale co za tym idzie, musi mieć wtedy silnik z wyprowadzonymi przewodami na czujniki Hana. Jeżeli jest silnik, na przykład w tym moim rowerze nie ma czujników Hana, są tylko fazy, no i tam ja to już odcięłem, tam był czujnik bodajże temperatury i obrotów, ja to odcięłem, mnie to nie będzie potrzebne. W każdym razie, jeżeli silnik ma tylko trzy przewody, to możemy założyć ewentualnie takiego typu wyświetlacz, który nam pokazuje, włącza, załącza ewentualnie światła, poziom baterii i poziom wspomagania na pas. A jeśli chcemy mieć więcej parametrów, to tylko do silnika, który ma wyjście na czujniki Hala i wtedy on będzie nam szczytywał po prostu obroty, te wszystkie parametry i będziemy mogli używać tempomatu i innych tam spraw. Ja będę miał założony taki, bo po prostu silnik jest tylko na trzy fazy, nie ma czujników Hala. No, tutaj mam naklejeczki do izolowania ogniw z klejem, żeby to było bezpiecznie zrobione. Nie będę się tam rozwodził w tym momencie na ten temat. W każdym razie
prawdopodobnie nakręcę film, jak będę tą baterię robił i postaram się to pokazać, jak to się mówi, po chłopsku. Tak jak się mówi, tłumaczyć jak krowie na rowie. Nie obrażając oczywiście nikogo. Oglądałem wiele filmów demonstrujących na przykład montaż baterii, BMS-a, kontrolera i to nieraz tak tłumaczą, tak jakby to była sprawa oczywista. Ja na przykład na początku pewną część filmów obejrzałem i kompletnie z nich nic nie wiedziałem. Dopiero sam jakoś tam się zagłębiałem w temacie. A ja postaram się to tak przedstawić, że po prostu każdy, kto nie miał z tym kompletnie do czynienia, żeby powiedział, o co chodzi. Tutaj mam złącza do akumulatora, plus i minus, podwójne, tak zwane te konektorki. I tutaj mam drugie złącze na trzy fazy. MT60 i chyba XT60, 60 amper. Mogłyby być mniejsze, 30 by wystarczyły zupełnie, bo samy kontroler będzie miał 15 amperów, ale wziąłem większe po prostu ze względu na to, że jest wygodniej to zaciskać. Po prostu zaciskać i zdejmować jest wygodniej, jeżeli mamy troszeczkę większy. A tutaj mam śrubeczki. Te śrubeczki będą do montażu, do ramy na baterię tą bidonową. Tu jeszcze mam kwit. Uniwersalny sterownik silnika bezszczotkowego 36 V, 15 A plus panel 790. I tu mam poszczególne przewody, co do czego idzie. Taka instrukcja, chociaż nie, to akurat nie jest potrzebne, ale jak dali, to jest. I tutaj ostatnia sprawa. O czymś zapomniałem. A, już przypomniałem sobie. BMS. BMS mam zamówiony, coś ten dostawca się opóźnia, bo już chyba z tydzień czasu to idzie i to idzie z Polski, nie z Chin. W każdym razie BMS jeszcze nie dotarł. I co tam jeszcze? A, ta dętka. No, jakieś tam drobne sprawy. No, w każdym razie to jest ostatnia rzecz, którą prezentuję. Stopka taka. Ona będzie umieszczona centralnie koło suportu. I już ileś stopek takich, no, różnego rodzaju instalowałem, ale ta mi się spodobała, bo naprawdę jest super solidna. Super solidna, tu chociaż ma takie pręciki, tak, no nie wiem, siódemki, ósemki, no nie, chyba siódemki, szóstki. Ale naprawdę jest tak solidnie zrobiona. Taką sobie założę. I teraz taka uwaga. Przy montażu. Tu jest taka blaszka dociskowa. Ja to wcześniej, już tutaj, nie wiem czy to będzie widać, tutaj sfasowałem sobie na szlifierce, bo tak generalnie jak to wychodzi spod prasy, to są te kanty strasznie ostre, a dosłownie można się skaleczyć nawet. Co prawda tam nie będę łapami macał, ale nie chcę uszkodzić ramy. Także tutaj sobie sfasowałem. Przygotowałem sobie taką koszulkę termokurczliwą. I zrobię to w ten sposób. Odcinam sobie gdzieś, nie wiem, około 2 cm. Raz, o, poleciało. Dwa. Nasunę z jednej strony. Gdzie to mi poleciało? Jest. Z drugiej strony to ładnie nam ściśnie i po prostu będzie zabezpieczenie, żeby nam tej ramy nie rysowało. W sumie mam tutaj opalarkę, to może zademonstruję, jak to będzie wyglądało. Czy wystarczy raz, czy dwie takie koszulki założyć? No, tak to wygląda, bo jest gorące strasznie. W każdym bądź razie tak to będzie wyglądało, żeby było zabezpieczenie przed uszkodzeniem ramy. No i co, tutaj chyba wszystko. No raczej tak. No dobrze, w takim razie udamy się do garażu i pokażę, w jaki sposób będę mocował ten pojemnik bidonowy do ramy na nito nakrętki. Jestem już w garażu, także pokażę, w jaki sposób
mocuje się baterię bidonową do ramy za pomocą nitownicy do nitonakrętek. I co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebna wiertarka. No, ja mam tutaj akurat wkrętarkę. No, to służy jako wkrętarka i zarazem wiertarka. Dodatkowo nity na gwint M5, nitownica, pojemnik na bidonowy na ogniwa, a raczej listwa, miarka, marker, wiertło. W tym przypadku ja używam wiertła FI 6,8 i tak delikatnie później na boki delikatnie rozwiercam. W sumie by było takie najlepsze w granicach 6,9, ale takiego nie dostałem. No i punktaczek. Oczywiście młotek. Teraz tak, tu już mamy zanitowane. Jest tych nitów 10. Ten będzie 11. Ktoś pyta, po co tyle tych nitów naciepałeś? Ja zdania jestem takiego, że raz, że to nie będzie widoczne, bo będzie nam bateria to przykrywała. W żaden sposób to ramy nam nie osłabia. Jak niektórzy myślą, o, na wiertce otworów to osłabi ramę. Bzdura, nic nie nam nie osłabia, wręcz wzmacnia. Ze względu na to, iż przykręcamy później baterię, która ma tutaj wstawioną stalową listwę, profil taki stalowy, i jak to solidnie skręcamy do ramy, to automatycznie nam tą ramę w tym miejscu to wzmacnia. Także ja jestem takiego zdania, bynajmniej, że lepiej dać możliwie dużo, dużo punktów mocowań, niż tak jak niektórzy proponują, aby mocować na dwie nitonakrętki, jeszcze z reguły takie, które są oryginalne po bidonie, i do tego dwie tetrytki. Moim zdaniem to jest zbyt słabe mocowanie. Ta bateria waży, pojemnik razem z ogniwami, BMS, to wszystko waży w zależności jaki jest pakiet, ale w tym moim przypadku tu jest waga około 4 kg. Nie ważyłem tego, no ale tak orientacyjnie około 4 kg i przy jakiejkolwiek wywrotce jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że ten rower będzie jeździł, będą jakieś wibracje, drgania, po prostu on będzie ciągle w ruchu i to jest na dwie śruby, to jest moim zdaniem za mało. Za mało, także dałem tutaj 10, mógłbym zrobić 12, tu będzie 11, tu by był 12, ale po prostu tu już jest z wkrętarką ciężko podejść, jest za mało miejsca. No dobra, każdy zresztą zrobi tak jak chce, moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestie takie bezpieczeństwa, to lepiej zrobić więcej jak za mało. Tu już mamy odznaczony, bo tu już zrobiłem sobie wcześniej te pozostałe, tu mam odznaczony na wymiar markerem. Aha, jak odznaczamy? No to prozaicznie prosto, po prostu przykładamy równo do ramy, bierzemy sobie markera. Ja zrobiłem to w ten sposób, żeby była jedna śruba na dole, jedna u góry, jedna na dole, jedna u góry z lekkim luzem. Pozaznaczać, następnie sobie tam, gdzie jest ten punkt, robimy sobie punkcik, punktakiem. I zupełnie wystarczy. Dobrze, przełączę na tryb szerokokątny, żeby to było lepiej widoczne. O, i nie chcę się przełączyć. A, miałem na szerokokątnym. Na zwykły tryb. O. Coś to słabo wyostrza. No dobra. I teraz tak. Tutaj mamy ten przyrząd do nitowania, nitownicę. Ja robię to w ten sposób. O, zapomniałem olejek. Bierzemy sobie nitonakrętkę. Są nitonakrętki aluminiowe, mosiężne, stalowe. Prawdopodobnie, nie jestem pewien, ale są prawdopodobnie też ze stali nierdzewnej.
Jeżeli mamy tyle punktów mocowań, to wystarczy dać aluminiowe. Nie trzeba dawać stalowych czy nierdzewnych. Na tyle mocowań wystarczą aluminiowe. Jeżeli na przykład coś mocujemy o dużym ciężarze, a robimy na przykład raz, tam dwa, trzy punkty mocowania, no to wtedy ja bym proponował założyć stalowe, ale w tym przypadku to jest, ich jest tyle, że aluminiowe zupełnie wystarczą. Jak ja to teraz robię? Biorę tą nitownicę, tu mam taką oliwiarkę i dosłownie kapeczkę oleju, żeby nam to się po prostu nie zacierało. O. Kapeczkę oleju, po czym wkręcam tą nitą nakrętkę. Coś mi... A, tu mam ten, tu trzeba odbezpieczyć, zapomniałem. I wkręcamy ją tutaj do końca i sobie odkładam. Teraz muszę wywiercić otworek. I najpierw używam mniejszego wiertła, to jest w granicach, nie wiem, 4,5-5 i dopiero później te docelowe, czyli te 6,8. Tu mamy, jak to wyszło równo. Równo. Mamy teraz 6,8. I trochę tak można rozwiercić delikatnie. Może nawet nie próbowałem, może i siódemką by było dobrze. Ja zrobiłem w każdym razie wszystko 6,8, troszeczkę rozwierciłem. No i dobrze, i wkładamy po prostu w otworek. Tak, i zaciskamy. Trochę siły trzeba do tego użyć. O, i do końca. I teraz leciutko tutaj ściskamy delikatnie i odkręcamy. O. I to nakrętka jest zamontowana profesjonalnie, jak fabrycznie.